Jak się okazuje, oszuści są wciąż skuteczni. Komenda Powiatowa Policji w Puławach poinformowała o kolejnych przypadkach skutecznych oszustw, w których ofiarami tym razem padło dwoje mieszkańców gminy Puławy. 19-latka chciała sprzedać w internecie bluzkę. Po zamieszczeniu oferty w internecie otrzymała kontakt telefoniczny od kobiety, która twierdziła, że zakupiła wystawiony przez 19-latkę towar i aby dokończyć zakup potrzebuje numer jej karty bankowej. Następnie młoda kobieta otrzymała wiadomość z linkiem, w który na swoje nieszczęście kliknęła. W ten sposób 19-latka straciła ze swojego konta ponad 17 000 złotych. Drugie oszustwo również dotyczyło sprzedaży internetowej. 42-latek z gminy Puławy oferował meble dziecięce. Skontaktowała się z nim osoba zainteresowana kupnem z pytaniem, czy otrzymał link. Po chwili do 42-latka zadzwoniła kobieta podająca się za pracownicę portalu sprzedażowego i zaoferowała pomoc przy dokończeniu transakcji. Oszustka uzyskała od mężczyzny informację dotyczącą jego daty urodzenia oraz 3 kody BLIK. Ponieważ 42-latek wykonał polecenia kobiety, z jego konta zniknęło blisko 19 000 złotych. Puławska policja prowadzi postępowania w obu tych sprawach. Nie pozostaje nam nic innego, jak po raz kolejny zaapelować o szczególną ostrożność w transakcjach internetowych, zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży różnych produktów.